Witam wszystkich ponownie na moim kanale. Dzisiaj pokażę, jak naprawić rozwalony, połamany podłokietnik w garecie. To jest taki sam jest stosowany we wszystkich, w większości modelach serii AC i AD Pro. Różnią się tylko kolorem. Połamał mi się totalnie, doszczętnie na cztery części. To jest naprawa, polega na złapanie trytytkami i danie nowej śruby. Mi się śruba uszkodziła, tamta fabryczna. To ja spróbuję teraz to złożyć samemu, chociaż troszeczkę ciężko. Niewygodnie jest, ale to się pomęczy, to złoży. Troszeczkę to jest. Tutaj ja zastosowałem sobie taką, ze skrzynki narzędziowej, jakieś tam podkładki, śrubki. I tutaj ją mamy. Tutaj podkładeczka szersza musi być na tym górnym elemencie, a tutaj akurat zwykle wykorzystałem sobie taką podkładkę z blachowkręta i gumą. Lekko dokręcamy. Już się wszystko nawet na tej śrubie trzyma, jeszcze trytytka. O, troszeczkę za mocno. Nawet trytytki jeszcze nie dociągnięte. I podłokietnik mamy skręcony. Jeszcze tutaj już poskręcałem, tak to wygląda. Tutaj gumkę, w tą gumę zabezpieczającą śruba wchodzi. O, tak pokażę. Nie przeszkadza to wcale wchodzenie. Nie uwiera, tak samo pasek tutaj nie uwiera, trytytka. Nie przeszkadza, ona pokaże tak, nie ma żadnego, nie wystaje to w ogóle. Tylko odpowiednio trzeba dobrą śrubę znaleźć, aby była niska. Trytytkę można odciąć. Wszystko się trzyma solidnie, przetestowane w terenie. Nie trzeba kupować nowego podłokietnika, by nie wydawać tych 30-40 zł. Można śmiało sobie chodzić z takim naprawionym, bez żadnych konsekwencji. Polecam taką naprawę.
Dziękuję za oglądanie mojego filmu i pozdrawiam wszystkich i zapraszam do następnego filmu, który będzie już niebawem.